Okej, okay, teraz pierwsza walka grupy B, czyli Pajczao kontra MC. Ja fraska, z drobarkiem, elegancko, żebyście się nie porozkładali. Dobrze, panowie, to zacznijmy od pierdolenia, co? Na ryj pokazujemy, MC, słuchaj mnie też, żeby nie było później, że ci nie pokazuję, nie mówię czegoś. 3, 4! Zacznij Pajczao, Pajczao, losuj sobie temat. Światła proszę! Sylwester ustalony na Polsacie! Sylwester ustalony na Polsacie! Tutaj masz Majka, mordo! Macie po 45 sekund na temat! Yo, Polsa! Yo! Dobra, zaczynamy, yo, yo! Yo, yo, yo! Jesteś takim wieśniakiem jak panał Bersak, Andrzej Duda? Czy nie zaprosił na Sylwestra? Dokładnie tak! Albo nie, jadę MC! Nie, jednak byłeś na tym Sylwestrze! Zarzekałeś mu mieszkanie, Mendo? Duda mówi, po tym balecie odbieramy obywatelstwo! Dokładnie tak! Wpadam na bit, Polsat walka ze mną, to trudne sprawy! Dokładnie tak! I proste, to nie trudne sprawy! Wejście MC-ma, zapraszamy na reklamy! Dokładnie tak! I proste pijam w kluby, a twoją fatę Dariusz witam w jacuzzi, dokładnie tak! Bagna, twoje primady, ukryta prawda, dokładnie tak i proste! Gram na pętli, Sylwester to będą fajerwerki, dokładnie tak i proste! Skumaj ziom, jaki Sylwester, taki cały rok! Gram na pętlach, czyli z paku 18 nic nie będę pamiętał! MC w temat lotu. Złota owca w rodzinie zastępczej. Dobra, zapraszam was trochę bliżej. Tu jest finał, budyńczy pod scenę. Jak najbardziej, posłuchajcie się MTF-a. Im bliżej, większy hip-hop. Yo. Dobra, zżygałem się na Sylwestrze proste, bo ziomeczku zobaczyłem twoją mordę. A ty jesteś taki cienki, żeby mieć jacuzzi, to w wannie kurwa robisz bąbelki jak pierdzisz. Teraz tu rzucam wersy, mordo, bo tutaj będziesz na scenie czarną owcą. Ale wiesz co, jak rzucam wersy dobre, na pewno nie będziesz miał propsy zabić to ostocznie. Jaka rodzina zastępcza, sprawdzaj stary, z rodziny zastępczej by cię mi kurwa wyjebali. I wiesz co, w sumie to proste, bo w tym momencie wiesz, że ja pokażę postęp. Ja w sumie sprawdzaj, cały czas to jest bezdomny ziom. Dom dziecka to jego jedyny dom. I to jest tak, sprawdzę jak tu jadę prostem. Na pewno za chwilę ziomek skończysz pod mostem. I to jest tak, jaka rodzina zastępcza. Kiedy jadę, no to niszczę tutaj tego leszcza. Bo kiedy wchodzę tutaj na wolnym MC-fa na wolno, no to się nie da zastąpić. Bek! Miano mi tu dwa razy po 30. Zabijam się! Dobrze, dobrze, dobrze. Coś o złotej owcy było, ale dobrze, 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 dobrze. Yo, 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 yo. Złota owca, ty pierdolona łajzo. Twoim panie wkładam palucha, później robimy cardio. Dokładnie tak. Jesteś taką pizdą, kiedy wpadam, to jest ritok. Dom zastępczy, grajku, wydziedziczamy tą kurwę z lubelskiego freestyle'u. Dokładnie tak. Jadę MC, masz więcej spisane niż jest rula w testamencie, dokładnie tak! Typie, kiedy wpadam, daję rapsy z bitem. Myślisz, że jesteś muzykiem? Sprawdzaj freestyle, to Alutka, jebany pseudoartysta! Wchodzę na bit i niszczę teraz ciula. Ciebie wydziedziczyłaby nawet matka natura. I to jest tak, jak chodzę cały czas suko. Masz bing z matką naturą i z tą kulturą. I w sumie proste, bo bijam tutaj lepiej. Wiadomo, że w tym momencie będziesz zwykłym cepem. I w sumie jak ja znowu tutaj wchodzę i nawijam. W pierwszym wejściu o wiśniaku mówił mi debil z matczyna. Ja pierdolę, niszczę tego człowieka. Jak tu przyjechałeś, to on spadła gęsto i zaludnienia. Niszczy cię tutaj, tak samo kurwa jak ta łajza z rozpucia. I co, powiesz mi teraz, cwaniaku? Masz i nawijaj, dzieciaku. Po ostatnich wejściach teraz, panowie. Yo, yo, yo. Dobra. Yo, yo. Jak nawijasz z tą mordą na bedrach, robi się atmosfera jak podczas dnia matki w domu dziecka. Yo.
gram na pętach i spoko. Jestem samotny w domu dziecka i proste, dobra, sprawdzaj mózgu. Wolę to niż pięć lat z ojcem, kurwa, mieszkać na dworcu, dokładnie tak. Jadę lat, tato, czemu na ten poziom czekamy już 5 lat, dokładnie tak. Wbijam wierzch, takiego opuszczenia nie było w twoim mózgu i w PKP. No to jest taki proste, sam i biznes. Dziwko, bo to jest typie dobry ritok. I w sumie tak, zjebie, jestem z Matczyna, ale nawet w tej czapce jestem bardziej miejski od ciebie. Ostatnie wejście MC. Jo, dobra, dobra, więc chodzę niszczę takie dzitki, nawet podpierdolę moją stylówkę z ostatniej bitwy. I wiesz co, jak tu podam szmato, w tym momencie wypierdalaj, możesz robić aport. Jo, tak naprawdę, od nabicie to jest zwykły pedał, robił kardio mojej dupie, ona nie wie o co biega. Yo, i teraz jadę super, ten paluszek to był jebany maluszek. I to jest proste, jadę teraz w głąbie. Jak chcesz robić palcówkę, to najpierw obetnij paznokcie. Ciste cipki, paznokcie wygrałem, bo tu miałem nożyczki. I sprawdzaj hardcore, w tym momencie niszczy cię łajzo. I to jest tak, Filip, już koniec? No to mordo po tobie. A yeah! To już była walka godna finału! Lublin, zróbcie dla nich przejebany gołos! Dzień, panowie, naprawdę się postarali i trudna decyzja przed wami również, jak i przed jury. Czy w tej walce lepszy był Pajczao? Czy w tej walce lepszy był MC? Publika jednoznacznie zapraszam przed jury. Panowie, 3-4! MC wygrywa tą walkę! Następnie.